serdecznie witam wszystkich walczących na morzu życia z różnymi problemami, doświadczeniami, z różnymi stresami. Jest czas, żeby wziąć oddech, duchowy oddech, aby odświeżyć swoje te duchowe siły. To jest środowe koło ratunkowe i to jest czas, aby chociaż na chwilę Skierować swoje myśli w stronę nieba, żeby, żeby doświadczyć tego Bożego odświeżenia od Ducha Świętego. Serdecznie zapraszam. Dzisiaj będziemy po raz kolejny otwierać Księgę Apokalipsy i omawiać kolejny fragment, i wyciągać, myślę, ważne wnioski dla swojego osobistego życia. Serdecznie zapraszam. W naszej lekturze Apokalipsy jesteśmy na rozdziale czwartym, gdzie Jan został zaproszony do samego nieba, gdzie mógł zobaczyć w centrum tron samego Boga. Powiedzieliśmy sobie również o 24 tronach, które otaczają tron Boga, na których zasiadają starcy czy starsi. I oni są zwycięzcami. Powiedzieliśmy sobie, że są to osoby, które. Zwyciężyły tutaj na tym świecie, które dochowały wiary w Boga, które wytrwały przy Bogu. I dzisiaj ta reprezentacja, która z martwych wstała przy zmartwychwstaniu Chrystusa, czy po zmartwychwstaniu Chrystusa, i która została wzięta do nieba. Inni muszą póki co czekać, spać w prochu ziemi, natomiast ta reprezentacja już tam jest i ona jest takim pierwszym plonem zwycięstwa samego Jezusa Chrystusa. Dzisiaj natomiast przyjrzymy się czterem niezwykłym postaciom, które są najbliżej Bożego tronu. Czytamy o nich w rozdziale czwartym i tutaj od wersetu szóstego. Przed tronem także jakby może szkliste, podobne do kryształu, pisał Jan, a w pośrodku, wokoło tronu, cztery postacie pełne oczu z przodu i z tyłu. Zanim przejdziemy dalej, skupmy się na chwilę na tych oczach. Czego symbolem są Oczy w Biblii. Wydaje się, że najłatwiej to zilustrować czymś takim: jeżeli zamykamy jedno oko i widzimy tylko jednym okiem świat, to trochę widzimy, trochę widzimy. Jednak kiedy otwieramy drugie oko, to widzimy już więcej. Gdybyśmy mieli trzecie oko, to byśmy widzieli jeszcze więcej. Wzrok jest tożsamy ze zrozumieniem. I to jest ciekawe, że w języku greckim te słowa czasami są nawet zamiennie używane, tak? Jeżeli ktoś coś widzi, to znaczy, że on coś rozumie. Pozwólcie, że podam taki przykład. Kiedyś z pewną grupą, w której znajdował się również zielarz, byliśmy w lesie i to jest ciekawe, że kiedy przechodziliśmy przez jakieś haszcze, przez jakieś chwasty, to ja tam widziałem tylko właśnie to – chwasty, jakieś haszcze, jakieś niepotrzebne rośliny. Natomiast kiedy ten zielarz patrzył na te same rośliny, to on widział tam składniki mineralne, wartości odżywcze, witaminy i to wszystko, co może przydać się naszemu organizmowi w walce z chorobą, czy, czy w ogóle żeby wzmocnić nasz organizm. Tak, on niby widział to samo, ale widział dużo, dużo więcej. I gdy te istoty przedstawione są jako te, które są pełne oczu, to znaczy, że one bardzo dobrze rozumieją to co się dzieje wokół nich one wiedzą o co chodzi wiedzą o co chodzi więc to jest pierwsza charakterystyka są pełne oczu czego dowiadujemy się później siódmy werset postać pierwsza podobna była do lwa postać druga podobna była do cielca postać trzecia miała twarz jakby człowieczą a postać czwarta podobna była do Orła w locie. Warto sobie powiedzieć o tym, że apostoł Jan nie był pierwszym, któremu zostało ukazane niebo. Wcześniej Izajasz, Ezechiel czy inni również byli przeniesieni do nieba i mogli oglądać to, co tam za kulisami się dzieje. To jest ciekawe, że jak mówiliśmy sobie o, 20, o 24 starcach. To nikt z, nikt z proroków wcześniej nie widział tej, tej grupy. Co też jest argumentem za tym, że po prostu oni dopiero pojawili się tam po zmartwychwstaniu Chrystusa. Natomiast jeżeli chodzi o te cztery istoty, to już były widziane przez wcześniejszych proroków. I tak na przykład pro, prorok Ezechiel w 10 rozdziale, i tutaj w 14 wersecie, napisał takie słowa. A każdy cherub miał cztery oblicza. Pierwsze to było oblicze byka, drugie to oblicze człowieka, trzecie to oblicze lwa, a czwarte to oblicze orła. Jeszcze w wersecie 20. Były to te same żywe istoty, które widziałem u stóp Boga Izraelskiego nad rzeką Kebar i poznałem, że były to cheruby. Tak? Czyli księga Ezechiela w dziesiątym rozdziale bardzo wyraźnie utożsamia te istoty z cherubami. Z cherubami. I to jest też niezwykłe, że kiedy przypominamy sobie świątynię izraelską, wiemy, że ona składała się z kilku części: że był dziedziniec, później był ten budynek świątynny, który składał się z miejsca świętego to była taka pierwsza część, gdzie kapłani wchodzili każdego dnia. Natomiast też było, było tam miejsce najświętsze, gdzie tylko najwyższy kapłan mógł wejść raz w roku i tam znajdowała się skrzynia przymierza, a w skrzyni przymierza znajdowało się 10 przykazań. I to jakby utożsamiało Boży tron. Tam właśnie była, znajdowała się Boża obecność, tak? Na tej arce przymierza, na tej skrzyni przymierza. I to jest ciekawe, że na tej skrzyni były również usytuowane dwa cheruby. Dwa cheruby. To jakby pokazuje, że Cheruby są najbliżej Bożego Tronu. Chociaż do końca nie rozumiemy tych niuansów, które są w tym anielskim świecie, ponieważ prorok Ezechiel opisuje tę grupę jako cherubów, natomiast jakbyśmy czytali szósty rozdział proroka Izajasza, dowiedzielibyśmy się, że tam tron Boga otaczały serafy. W każdym razie, tak, pomijając może te szczegóły. Te cztery postacie są scharakteryzowane w taki sposób, że mają twarz lwa, mają twarz człowieka, mają twarz cielca i mają twarz orła. To jest ciekawe, że lew jakby jest symbolem tego, co najbardziej szlachetne w przyrodzie. Cielec to jest. To, co jest najsilniejsze. Człowiek to jest to najbardziej inteligentne. Orzeł też jest jakimś symbolem, wyrazem tego, co szlachetne, tego, co szybkie. Zatem można by powiedzieć, że te cztery istoty przedstawiają to, co w stworzeniu najszlachetniejszego, najsilniejszego, najmądrzejszego, prawda, to, co jest najlepsze. I chcielibyście się dowiedzieć, co te najbardziej inteligentne istoty robią, te najsilniejsze, najpotężniejsze istoty, stworzone istoty, co one robią, te, które są najbliżej Boga. Co one robią? Kiedy czytamy kolejny werset, ósmy werset to czytamy takie słowa. A każda z tych czterech postaci miała po sześć skrzydeł, a wokoło i wewnątrz były pełne oczu i nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy śpiewały święty, święty, święty jest Pan, Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który ma przyjść. A gdy postaci oddadzą chwałę i cześć i złożą dziękczynienie temu, który siedzi na tronie, który żyje na wieki wieków, upada 24 czterech starców. No właśnie, to jest ciekawy obraz, który przedstawia nam Apokalipsa. Te najbardziej niesamowite istoty w całym wszechświecie, one nieustannie oddają Bogu cześć. One jakby rozpoczynają, inicjują pieśń chwały dla Boga, która brzmi w niebie. To jest ciekawe, prawda? Oddawanie chwały Bogu to nie jest strata czasu. Oddawanie chwały Bogu to nie jest coś bezużytecznego, bezwartościowego. Zobaczcie, że najinteligentniejsze, najsilniejsze, najbardziej rozwinięte istoty we wszechświecie głównie tym się zajmują. Głównie tym się zajmują. Te istoty, które najwięcej widzą, najwięcej rozumieją. Dlatego nigdy nie powinny nam przychodzić takie różne myśli, że oddawanie Bogu czci i chwały, że to jest strata czasu. Kiedy otwieramy Psalm 119, Psalm 119 to jest ten najdłuższy rozdział w Biblii, ma aż 176 wersetów. To, to jest ciekawe, że w przedostatnim wersecie czytamy takie oto słowa. Psalmista wyraża swoją postawę, swoje pragnienie. I on napisał tak. Niech żyje dusza moja, aby Cię chwalić. Niech żyje dusza moja, aby Cię chwalić. Dusza psalmisty żyła po to, aby chwalić Boga. Po co żyje Twoja dusza? Oczywiście chwalenie Boga to szeroki temat. Nie można tylko zamknąć tego ściśle w śpiewaniu, ponieważ w końcu nasze struny głosowe by nie wytrzymały tego. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 10 rozdziale 31 wersecie napisał takie słowa: czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Zatem przez swoje jedzenie, przez swoje picie, przez swoje spanie, przez swoją pracę, przez to, jak żyjesz, możesz oddawać Bogu chwałę. Zatem jeszcze raz, dusza psalmisty żyła po to, aby chwalić Boga. Po co nasza dusza żyje? Zostawiam cię z tym pytaniem i mam nadzieję, że nie odejdziesz od tego ekranu tak po prostu, ale że będziesz chciał odpowiedzieć sobie na to pytanie z Bogiem.